Monika Kobylińska, MVP spotkania Polska-Rosja. No nie udało się, ale pięknie, dobrze, fajnie walczyliście z mistrzem olimpijskim. Tak, myślę, że na pewno nie możemy się tego wstydzić. Przede wszystkim lepiej dzisiaj wygląda ta druga połowa. Szkoda, że nie udało się wygrać przed tak wspaniałą publicznością, naprawdę. Był to wspaniały mecz pod tym względem i szkoda, ale myślę, że tak jak mówiłam na początku, nie możemy się tego wstydzić. No właśnie, bo kibice praktycznie od pierwszej do 60 minuty nie przestawali dopingować was. Czuliście to wsparcie? Tak, bardzo czuliśmy wsparcie. Nawet jeżeli nie wygrywałyśmy tego meczu, czuliśmy, że jest kolejny zawodnik na trybunach. Powiedz, tutaj też się już w kuluarach też sporo mówi o tak zwanej dzikiej karcie. Myślicie już o tym? My się przede wszystkim skupiałyśmy na swojej grze. Oczywiście każdy by chciał, żeby to nas przytrafiło i wtedy dałybyśmy z siebie wszystko. Musimy na to niestety liczyć. No i tak jest w sumie. Dziękuję bardzo.